Krzysztof Rapanujo-Bobylowski się kłania. Witajcie serdecznie na moim kanale, a dzisiaj z cyklu z innej beczki zrobimy test, przetestujemy tą maszynkę do mielenia mięsa. Jest to no taka maszynka w sumie no name, Mesco i dokładnie MS4809. Także serdecznie zapraszam na ten odcinek. Jak widzicie, wszystkie części z pudełka znalazły się na moim blacie. Jest także instrukcja obsługi również w języku polskim. A czemu to mówię? Ponieważ ja tą maszynkę zakupiłem w Holandii za 50 euro. No ale jak jest instrukcja obsługi po polsku, to podejrzewam, że takową maszynkę można kupić również w Polsce. Nie wiem za jaką cenę, trzeba by to sprawdzić tutaj. Tak jak już wcześniej powiedziałem, kosztowała ona 50 euro. Co można więcej o tej maszynce powiedzieć, to oczywiście jest włącznik i wyłącznik on off, funkcja reverse, czyli jakby nam się mięso przytkało, można to mięso wycofać. Dopuszczalny ciągły czas pracy to 10 minut, no i potem czas przerwy przed kolejnym użyciem to 30 minut. To jest bardzo, wydaje mi się, ważna informacja. No i maksymalna moc to 1500 W. Kolejną ważną informacją jest to, że mamy trzy sitka o różnych wielkościach oczek, no i końcówka do robienia kiełbasy, ale to już w standardzie. No teraz nie pozostało nam nic innego jak zmielić mięso. Ja mam przygotowane 3 kilo, no zobaczymy w jakim czasie uda mi się to zmielić. Teraz założymy nasz korpus, przekręcimy, o, jest kliknięcie. Czyli ładnie wszystko się dopasowało. Zdejmujemy, naciskając tutaj przycisk. Także bardzo prosto to wygląda. No i może jeszcze pokażę kabel. No nie jest za długi takiej długości. Maszynka przygotowana, mięso również. Tu jest prawie 3 kilo. No i zobaczymy, w jakim czasie uda mi się to zmielić. Kilka słów podsumowania. Jak widzicie, już moje mięso jest zmielone. 3 kilo mięsa zmielone w trochę ponad 4 minuty, także całkiem chyba dobry czas. Ślady jakiegoś użytkowania, nic tu strasznego, jak widzicie, się nie wydarzyło. Ani na blacie, ani nigdzie indziej, także też fajnie. Może jeszcze sprawdzimy razem głośność urządzenia, żebyście słyszeli, jak głośno ono chodzi. Właśnie tak, to także sami musicie ocenić. No i co, ja chyba powolutku się będę z wami żegnał. W przyszłym odcinku zrobimy kiełbasę w słoikach, także zapraszam na ten odcinek. Pierwszy mój wyrób w domowych warunkach, że tak powiem, i po zmieleniu. No to co, ja powolutku się żegnam. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, jeśli mnie zapytalibyście, czy kupiłbym drugi raz tą maszynkę, jak dla mnie, dla wędliniarza takiego, powiedzmy, domowego, mogę polecić. Nie wiem, jak się będzie zachowywać oczywiście w kolejnych razach, w kolejnych użyciach, ale na ten moment, pierwszy raz po użyciu, no jest po prostu bardziej niż zadowalająco. Także to tyle ode mnie. Na razie. Cześć.